Cześć, witam wszystkim. Dzisiaj chciałam Wam wyjaśnić znaczenie słowa wolonturystyka. Często mylone przez moich studentów z wolnoturystyką. Dlaczego? Nie wiem, no może dlatego, że są to bardzo podobne wyrazy. Nie jest to turystyka, na którą jedziemy wolno, czyli poruszamy się wolno transportem lotniczym, autobusowym i tak dalej, ale jest to turystyka wolontaryjna, tak? Czyli wyjeżdżamy gdzieś za granicę, tutaj podam przykład Nepalu, wyjeżdżamy do Nepalu i zwiedzamy Nepal przy okazji, na przykład wolontaryjnie pracując w sierocińcu dla dzieci, tak? Czyli dwa wyrazy łączą się z wolontariatem i z turystyką. Co jest takiego ciekawego? Teraz często ta turystyka jest dość źle odbierana, bo jakby tak kolokwialnie mówiąc, my biali ludzie z zachodu chcemy pojechać do Nepalu i pomagać sierocińcu, który tak naprawdę okazuje się, że sierocińcem nie jest, bo dzieci mają swoich rodziców, a są wykorzystywane przez na przykład nepalskie mafie. Także wyraz wolonturystyka na dzisiaj dla Was.